to Revelation 2. Zwróćmy się do objawienia, drugi rozdział. It is in the chapters where Jesus speaks to the seven churches. To jest ten rozdział, gdzie Jezus zaczyna mówić do tych siedmiu kościołów. And all of these seven churches, all these letters end with a kind of blessing. I każdy z tych siedmiu listów do tych siedmiu zborów czy kościołów kończy się takim błogosławieństwem. Of course, these were letters at, directed to churches at the time in Asia Minor. I oczywiście to były kościoły, które w Azji Mniejszej w tamtym czasie do nich było adresowane te listy. But the seven of them also even typify certain phases in church history. Ale te siedem kościołów w pewien sposób też przedstawiają takie typy siedmiu kościołów w przełomie czy przez cały czas historii kościoła. And ultimately all seven of them are one big message to all the churches of all time wherever in the world. Ale w końcu te siedem listów jest takim poselstwem do całego kościoła jako jedno poselstwo przez całą historię. Now this particular blessing in Revelation 2 verse 26 says this. Ale ten szczególny fragment, który chcę przeczytać, to z drugiego rozdziału, werset 26. It's Jesus talking. To Jezus mówi, pamiętajcie. And he has this blessing. I on ma takie błogosławieństwo. To him who overcomes and does my will to the end, I will give authority over the nations. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad narodami. He, this overcomer. Ten, który jest zwycięzcą. And you might add to that, and she. I oczywiście możesz dodać i ona, która jest zwyciężczynią. He will rule them with an iron scepter. He will dash them to pieces like pottery. Just as I have received authority from my father. On i ona, oni będą rządzić. Będą rządzić żelazną pięścią i jak trzeba będzie to rozkruszą coś jak naczynie gliniane, bo i ja taką władzę otrzymałem od Ojca mojego i taką władzę przekażę. We read in Psalm 2, I, the King of Kings, will have the iron fist to rule the nations. My czytaliśmy w tym psalmie drugim, że ja, król, mam tą pięść żelazną i ja będę tą pięścią rządzi, sprawował rządy. But in this passage he says, ale w tym fragmencie on mówi, but to him who overcomes and does my will to the end, I will give the same authority over the nations. He or she will dash them like pieces to as pottery. I tutaj Jan nam mówi, przekazując słowa Jezusa, że temu, kto zwycięży i będzie temu i tej, którzy zwyciężą i będzie pełnił moją wolę, to i ja dam moją władzę i jak trzeba będzie, to żelazną pięścią też będzie panował nad narodami. So he will share this authority with us. Dlatego on chce dzielić się z nami swoją władzą. I got the authority of my father, but I will make you share into the same authority. Ja dostałem władzę od mojego taty, od mojego ojca, ale ja się chcę tą władzą podzielić razem z wami. That's why we are hoping for the first resurrection. I dlatego my mamy wszyscy nadzieję na to pierwsze zmartwychwstanie. Verse 4 of chapter 20 of the book of Revelation. Werset 4 20 rozdziału objawienia. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano władzę sądu. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony for Jesus and because of the word of God. I widziałem też dusze tych,
którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. They had not worshipped the beast or his image and had not received his mark on their foreheads or their hands. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Jesus says, who does my will to the end? Jezus mówi, kto będzie pełnił moją wolę aż do końca, to them I will give this authority to rule over the nations. To temu, z tym podzielę się władzą, że będzie mógł panować nad narodami. They did not follow the beast, nor his philosophy, nor whatever he had to offer. Oni nie pokłonili się, ani nie przyjęli nic od tej bestii, czy od tego zwierzęcia, ani od niczego innego. They came to life and reigned with Christ a thousand years. Oni zostali przywróceni do życia i panowali, czy królowali razem z Chrystusem przez 1000 lat. They experienced the resurrection of the righteous. Oni doświadczyli zmartwychwstania sprawiedliwych. The rest of the dead did not come to life. Ale reszta zmarłych nie doświadczyła tego zmartwychwstania. Until the thousand years were ended. Aż przeminie tych 1000 lat. This is the first resurrection. To jest to pierwsze zmartwychwstanie. And then a special blessing. I to jest też szczególne błogosławieństwo. Blessed and holy are those who have part in the first resurrection. Błogosławieni ci, którzy mają cząstkę w pierwszym zmartwychwstaniu. The second death has no power over them. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. But they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1000 years. Ale oni będą kapłanami Boga i będą panować przez 1000 lat. Wonderful. Coś cudownego. With that fantastic resurrection body. Bo będą mieć to wspaniałe, zmartwychwstałe ciało. Reigning with Christ. I będą panować razem, czy królować razem z Chrystusem. 5 cities, 10 cities. 5 miast, 10 miast. Come and say, I have some orders of the kingdom. You better listen. Może podejdziesz do mnie i powiesz, słuchaj, mam polecenia od samego króla. Lepiej, żebyś słuchał. And it's only the beginning. A to jest tylko początek. These are only the 1000 years. To jest tylko te pierwsze 1000 lat. But of his kingdom there shall be no end. Ale jego królestwu nie będzie końca. So in the renewal of all things you are still there. A zatem po odnowieniu wszech rzeczy wciąż tam jeszcze będziesz. You will go from glory to glory to glory. Będziesz przechodził z chwały do chwały do chwały. In all the dimensions and in all the worlds that God has in his mind. W tych wszystkich zamierzeniach i zamiarach, które Bóg ma na myśli, ty w tym będziesz. In church history there has been a lot of misunderstanding about the concept of the kingdom. I w historii teologii Kościoła jest wiele takich momentów, gdzie po prostu jest takie niezrozumienie. But it's actually very simple, I think. Ale myślę, że tak naprawdę to jest bardzo proste. In the many books that I have, you can find all concepts of the kingdom. W tych wszystkich książkach, o których mówiłem wcześniej, możesz znaleźć różne takie koncepty i próby zrozumienia, czym jest królestwo. The kingdom is in heaven. Królestwo jest w niebie. No, the kingdom is on earth. Nie, królestwo jest na ziemi. The kingdom is now. To królestwo jest teraz. No, the kingdom is future. Nie, królestwo dopiero przyjdzie w przyszłości. Etc., etc. I tak dalej, i tak dalej. Rome with the two swords. Rzymianie ze swoimi dwoma mieczami. The pope ruling on the place of Christ with a worldly sword and a spiritual sword. Ten papież, który w Rzymie zasiada i z jednej strony ma ten taki fizyczny miecz, a z drugiej strony ma taki duchowy miecz. And Luther with the two regiments. I Luther, który ma te dwie jednostki, jak gdyby, czy takie formacje wojskowe. Then you have the evangelicals who say, well, let's preach the gospel and then
the whole world will become Christianized. I potem ewangelikalni, którzy mówią, wiecie co, zwiastujmy Ewangelię i cały świat zostanie schrystianizowany. Once upon a time I heard one of the leaders of one of these organizations even explain it mathematically. Jak z jednego czasu słyszałem, jak jeden z liderów takich nurtów tłumaczył to wszystko matematycznie. If one person leads two persons to Christ, jeśli jedna osoba doprowadzi dwie osoby do Chrystusa, and these two persons each also bring two persons to Christ, a te dwie osoby znowu przyprowadzą następne dwie do Chrystusa, then about in 34 years the whole world will be Christianized. To przez następne 30 parę lat cały świat zostanie zdobyty dla Chrystusa. And then Jesus can come. I potem Jezus może już przyjść. That is mathematically true. Matematycznie to jest prawdą, tak. But mathematical truth is not necessarily revealed truth. Ale te prawdy matematyczne to niekoniecznie są prawdy objawione przez Boga. Because the Lord says, when I come back in glory, will I find faith on earth? Ale Jezus mówi, kiedy ja wrócę, to czy ja znajdę wiarę na ziemi? A lot of religion. Wiele religii. But will I find faith on Ale czy znajdę wiarę na ziemi? Today you have in America the Kingdom Now movement. Dzisiaj w Stanach jest taki ruch Królestwo Teraz. Preaching a kind of prosperity gospel. Niejako takie zwiastowanie prosperity, czyli takiego dobrobytu. And they say, you who believe in Christ, you are a prince. Mówi, ty, który wierzysz w Chrystusa, jesteś księciem. You serve the king. Bo przecież służysz królowi. And the king is in control of everything. A król jest w kontroli wszystkiego. If you're a prince, jeśli jesteś księciem, you should live in prosperity. To powinno ci się bardzo dobrze powodzić. And then they say, give $1,000 to me. Daj $1,000 mnie. And your Cadillac is already standing for you at a dealer. A twój Cadillac już czeka na ciebie u dealera. Because prosperity. Sow your money into the kingdom and you will find multiple blessings coming forth of that. Sprzedaj, czy daj swoje pieniądze królestwu, a wtedy czeka na ciebie pomnożone to błogosławieństwo finansowe. Prosperity gospel. To jest taka Ewangelia powodzenia, sukcesu. Kingdom Now movement. Królestwo teraz. I think when Paul and Peter would have heard a message like that. Myślę, że gdyby Piotr i Jan słyszeli tego typu poselstwo, they would have said, did we miss something? To oni by się zapytali, czy myśmy czegoś nie zrozumieli? One ended his life crucified upside down. Jeden skończył swoje życie ukrzyżowany głową w dół. The other one probably was beheaded. Drugi prawdopodobnie miał głowę ściętą. And practically all the apostles ended their lives as martyrs. I praktycznie wszyscy apostołowie zakończyli swoje życie jako męczennicy. Did we miss something? Czy coś nas minęło? Paul says, nights without sleep. Paweł mówi, noce bez snu. Days without food. Dni bez jedzenia. Stoned several times. Kilka razy ukamienowany. Beaten up. Pobity. Thrown into prison. Wrzucony wielokrotnie do więzienia. What did I miss? Czego ja tutaj nie zrozumiałem, albo co mnie ominęło? I should have a prosperous life. Powinienem mieć życie pełne prosperity. Then you have the left wing of the church with the social kingdom preaching. A potem po lewej stronie jest taki odłam kościoła, który proklamuje czy zwiastuje takie socjalną pracę. Let's make social revolution. Zróbmy taką socjalną rewolucję. Create a kingdom. Stwórzmy to królestwo. Topple the rich guys, lift up the poor guys. Troszkę zniżmy tych bogatych, podnieśmy tych biednych. And we'll have the kingdom on earth. I będziemy mieć królestwo na ziemi. Marx preached something like that. I Karl Marx coś takiego zwiastował. First revolution. Najpierw rewolucja. Then we're all equal. Potem wszyscy jesteśmy równi. And then we'll have a kingdom that will last for 1,000 years. A potem będziemy mieć królestwo, które będzie trwało 1,000 lat. And it ended in rivers of blood.
I skończyło się to wszystko rzeką krwi. The slogans are always beautiful. Slogany są cudowne. The slogans of the French Revolution. Na przykład slogany rewolucji francuskiej. Freedom. Wolność. Equality. Równość. Brotherhood. Braterstwo. Well, what more can you want? No czego więcej by ktoś chciał? And it ended in rivers of blood. A skończyło się wszystko rzekami krwi. Hitler said, let's kill all the Jews. Hitler powiedział, zabijmy wszystkich Żydów. They are the rats of society. Bo oni są tymi szczurami w społeczeństwie. They spread diseases. Oni rozprzestrzeniają choroby. They rob us of everything. Oni ograbiają nas ze wszystkiego. Let's finish them all off. Skończmy z nimi. And then we have peace and prosperity for all. A potem będziemy mieć już będziemy prosperować na wieczność. And he talked about a thousand years. I on też mówił o tysiącu lat. When you listen today to the leaders of Iran, they say exactly the same thing. Kiedy dzisiaj słuchacie przywódców Iranu, mówią dokładnie tą samą rzecz. They come from a completely different religious and philosophical background. Oni pochodzą z całkowicie innej religijnej lub filozoficznej, mają przeszłość taką religijną, filozoficzną przeszłość. But they said we need an atomic bomb. Ale mówią, potrzebujemy bomby atomowej. And we will drop it on Israel. Zrzucimy ją na Izraela. We'll kill them all. Zabijemy ich wszystkich. And then the great Muslim savior will come. A potem ten wielki muzułmański zbawiciel przyjdzie. Muhammad has promised that one day the whole world will be under Allah. I Muhammad nam obiecał, że jednego dnia cały świat będzie pod jego prawem. But he will only come, this great Muslim savior. Ale ten wielki muzułmański zbawiciel przyjdzie tylko i wyłącznie, if we first have finished off the Jews. Jeśli najpierw wybijemy wszystkich Żydów. I have compared sentences from the speeches of Adolf Hitler with sentences of the speeches of the former president Ahmadinejad. I ja porównywałem zdania, które wypowiadał kiedyś Hitler, a niedawno prezydent Ahmadinejad z Iranu. They're verbally the same. Oni słowo w słowo są takie same. Incredible. To jest niesamowite. The powers of darkness don't care how they do it. Moce ciemności nie przejmują się w tym, w jaki sposób oni to robią. Whether it is Christian antisemitism, czy to jest jakiś chrześcijański antysemityzm, or Muslim antisemityzm, czy muzułmański antysemityzm, or communist antisemityzm, czy komunistyczny antysemityzm, or humanist antisemityzm, albo jakiś humanistyczny antysemityzm, or Islamic antisemityzm, albo islamski, or political antisemityzm, albo polityczny antysemityzm. They don't care. Im na tym nie zależy. As long as the end result is hatred for the Jews, tak długo, dopóki to, co mówią, nie tworzy nienawiści do Żydów. And kill them all. I chce ich zabić wszystkich. And then the kingdom of man will come. I wtedy królestwo ludzkie nadejdzie. There are two big principles in the Bible. Są dwie główne zasady w Biblii. One is called Babylon. Jedna jest nazywana Babilonem. Which is the city of man. To jest to miasto ludzi. And the culture of man. I to jest kultura ludzi. And the religions of man. I religia ludzi. And the science and technology of man. Ale też jest nauka i technologia, która produkowana jest przez ludzi. Building ultimately the kingdom of peace and justice in the name of man. I tam oni budują to królestwo pokoju i sprawiedliwości w oparciu o człowieka. Led by a central man. Które jest prowadzone przez jakąś taką kluczową postać. Bible says Antichrist. I Biblia nazywa go Antychrystem. The word Antichrist has two parts. To słowo Antychryst ma dwa, jak gdyby, człony. Anti and Christ. Anty i Chryst. Anti means two things. Anti, czy anty, oznacza dwie rzeczy. In the first place it means in the place of, instead of. Zamiast kogoś, w miejsce kogoś. So he will be a Christ instead of. A zatem to będzie Chrystus w miejsce prawdziwego Chrystusa. He will be the Prince of Peace instead of the true Prince of Peace. On będzie księciem pokoju zamiast prawdziwego księcia pokoju. He will be brilliant.
On będzie pełen mądrości. He will have an ideology that will solve all the problems of the world. On będzie miał taką ideologię przygotowaną, że według niej wszystkie problemy świata zostaną rozwiązane. Because the world faces world problems. Dlatego, że to, co świat napotyka na swojej drodze, to są takie światowe problemy. When there is a financial crisis, kiedy jest na przykład kryzys finansowy, it's not just located in a certain country, to nie on jest, on nie jest ulokowany w jakimś poszczególnym kraju, it will immediately affect all the economies of the world. Ale to ma wpływ na całą ekonomię na świecie. Pollution doesn't stop at the borders of Poland. Wiecie, zanieczyszczenie nie zatrzymuje się na granicy Polski. But it crosses over the boundaries of national states. Ale zanieczyszczenie przekracza przez granice wyznaczone dla danego kraju. The economies are interconnected worldwide. I ekonomie różnych krajów dzisiaj są ze sobą, przeplatają się, są połączone nawzajem. When we have little energy left, the whole world is affected by it. Jeśli zostaje nam odrobina elektryczności, to ma to wpływ na cały świat. So we need world solutions to world problems. Więc my potrzebujemy takich kompleksowych, całoświatowych rozwiązań na te światowe problemy. So we need a brilliant guy who say this is how we solve the financial crisis. Więc my potrzebujemy takiego naprawdę bystrego faceta, który powie, w taki sposób rozwiążemy te wszystkie problemy. This is how we will deal with the economic problems. W taki sposób rozprawimy się z problemami ekonomicznymi. This is how we will deal with war and peace. W taki sposób rozprawimy się z wojną i spokojem. This is how we are going to solve the energy problems, etc. W taki sposób rozwiążemy problem energii i tak dalej, i tak dalej. We're all interconnected. Jesteśmy wszyscy ze sobą wzajemnie połączeni. The world has become one big village. Świat dzisiaj stał się jedną wielką globalną wioską. We all have the satellites and the television and the internet and whatever. We're totally interconnected. Mamy, wiecie, połączenie przez telewizję satelitarną, internet. Jesteśmy ze sobą naprawdę połączeni. And language problems are no problems anymore. I dzisiaj problem językowy to już nie jest problem. If I get an email from China in Chinese, jeśli ja dostanę e-mail po chińsku z Chin, there's a note on my computer and they said you want it in English or in Dutch. I jest taki przycisk, takie miejsce, gdzie tam mi wyskakuje zapytanie, chcesz mieć to po polsku, so czy po angielsku? I turn the switch and get it in my own language. Więc ja przełączam to i mam tą wiadomość po chińsku w moim własnym języku. A brilliant guy on the top. Czyli ten pełen mądrości, taki wyjątkowy spryciara na samej górze. Very sympathetic. Bardzo sympatyczny. Everybody will love him. Każdy go będzie lubił. The Bible says he doesn't even have to fight for his position. I Biblia mówi, że on nawet nie będzie musiał walczyć o swoją pozycję. The others will ask him, would you please be the world president? Ale to inni będą prosili go, słuchaj, czy nie zostałbyś naszym światowym prezydentem? You're brilliant. Jesteś cudowny. And then we'll have the kingdom of peace and prosperity in the name of man. I wtedy będziemy mieć królestwo takiego dobrobytu i pokoju, ale w imię człowieka. We can do it ourselves. Możemy to sami zrobić. We don't need God. Nie potrzebny nam Bóg. We know how to deal with the economic problems. Nie musimy się troszczyć o te różne problemy ekonomiczne. We can bring happiness for everyone by our psychology science. Możemy przynieść dla wszystkich szczęście poprzez naszą wiedzę psychologiczną. All the other problems we solve with science and technology. Wszystkie inne problemy rozwiążemy używając do tego nauki i technologii. We can do it. My możemy to zrobić. And we all have to unite to do it. Ale musimy się wszyscy zjednoczyć, żeby to zrobić. Because we're all connected in this global village. Dlatego, że jesteśmy i tak ze sobą już połączeni w tej globalnej wiosce. And you see more and more national states becoming vaguer and vaguer. I widzimy, że te narodowe władze regionalne stają się coraz takie bardziej słabsze i takie rozmydlone. Bigger power blocks are forming. Ale formują się takie większe bloki władzy. Europe is a kind of revived Roman Empire around the Mediterranean Sea.
I to, co robi, Europa, to niejako wzbudza na nowo takie rzymskie imperium wokół Morza Śródziemnego. But you see power blocks like that starting to develop in other parts of the world as well. Ale widzicie, tego typu bloki, gdzie wiele państw razem się skupia, dzieją się też w innych miejscach na świecie. The Southeast Asian nations. Na przykład kraje południowoazjatyckie. The Pan-African movement. Albo na przykład taki ruch afrykański. South America is uniting. Coraz bardziej jednoczy się Ameryka Południowa. Ultimately 10 power blocks. Dokładnie mamy 10 takich bloków krajów, które się ze sobą jednoczą. Inviting the world president to be the leader of all. I nagle one wszystkie zapraszają takiego jednego bystrzachę, który będzie prezydentem nad nimi wszystkimi. And they will say, we all have to do what he says. I nagle wszyscy powiedzą, musimy zrobić to, co on mówi. Because this will save us all. Bo to zbawi nas wszystkich. This is in our own interest. To jest w naszym własnym interesie. If there are those who say, well, no, we will not, well, they should be re-educated. Jeśli będą tacy, którzy powiedzą, nigdy nie powinniśmy się w to angażować, oni zostaną ponownej reedukacji. Well, that's a term you know from the communist era, to be re-educated. Znacie ten termin z przeszłości, z komunistycznego języka, że ktoś jest reedukowany. And if you still don't see it, a jeśli wciąż tego nie widzicie, you probably have a mental disease, we put you into a psychiatric hospital. A jeśli tego nie widzisz tak, jak my to widzimy, to prawdopodobnie masz taką chorobę umysłową i my cię musimy umieścić w zakładzie psychiatrycznym, żeby cię wyleczyli. And if that doesn't help, a jeśli to ci nie pomoże, we'll send you to the gulag. To my wyślemy cię gdzieś na gulag, do obozu pracy. Never to be heard of again. I już nikt o tobie nie usłyszy. So Antichrist may means a prince of peace instead of the true prince of peace. A zatem ten anty oznacza, że książę pokoju pojawia się w miejsce prawdziwego księcia pokoju. Don't wait for a kind of brute coming to the world scene. Nie oczekujcie, że jakiś taki brutalny przebojowiec pojawi się na tej scenie światowej. He will approach us all in the name of mankind. On zwróci się do nas w imieniu całej ludzkości. But his inspiration is from below. Ale jego inspiracja jest z ziemi, tam z dołu. Like in paradise, you will be like God. You don't need God, you yourself. Pamiętacie, to tak jak w ogrodzie. Wiecie co? Nie musicie słuchać Boga. Będziecie jak Bóg. And then the second meaning is against, anti-Christ, against. A drugie znaczenie tego słówka anty oznacza, że on jest przeciwko Chrystusowi. Against God and against Christ. Przeciwko Bogu i przeciwko Chrystusowi. I to jest właśnie to miasto Babilon. The empire in the name of man. To jest imperium w imieniu człowieka. And over and against there is Jerusalem. A po drugiej stronie jest Jeruzalem. The city of God. Miasto Boga. And those who will not give in to any slogans of the beast or whatever. I tam nie ma tych, którzy cokolwiek przyjmują z tych sloganów bestii. So the development of this world empire, więc rozwój tych światowych imperium, is bad news for Bible-believing Jews and Christians. Jest złą nowiną dla biblijnie wierzących chrześcijan i Żydów. You either have to go along, bo albo musisz iść razem z nimi, or get lost, albo musisz się gdzieś zatracić, go to hell, iść do piekła, away with you, bo oni cię wyrzucą. It's a final empire of evil. To jest to ostateczne imperium zła. Ultimately having the whole world one more time. I jeszcze jeden raz oni chcą zdobyć władzę. I have no time for that now. Nie mam na to czasu teraz. But when you look at Revelation 13, ale kiedy popatrzycie do objawienia rozdział 13, John sees a beast rising up out of the sea of nations. To tam Jan widzi, jak bestia pojawia się
wyłania się jak gdyby spośród narodów. A terrible beast. Okropna bestia. A leopard, a bear, a lion, all kind of elements of these. Leopard i jakiś lew i jakieś inne elementy. When you know your Bibles, kiedy znacie waszą Biblię, you know in Daniel 7 that Daniel saw world empires coming to the world scene. To pamiętacie, że w pewnym momencie Daniel widział, jakiego rodzaju imperia pojawią się na scenie historii. And he compares them with beasts. I on porównywał je do takich, powiedzmy, bestii, czy do takich zwierząt. And the final beast, i ta ostateczna bestia, czy to zwierzę, is just a terrible beast. To jest jedna z tych najbardziej okropnych bestii, czy zwierząt. He talks about lion, bear, leopard, and the fourth one is terrifying and frightening. I on mówi o leopardzie, o lwie, o niedźwiedziu i ta ostatnia jest przerażająca. Well, these were all empires, one after another. To były te imperia, które pojawiały się jedno po drugim. Babylonian Empire, Babilońskie Imperium, Persians, Greków i Medów i Persów. Then the Greek Empire, potem Greckie Imperium, and then the Roman Empire. I w końcu Imperium Rzymskie. But the final beast that he sees come out of the Sea of Nations. Ale tą ostateczną bestię, którą widzi, która wyjawia, wyłania się spośród narodów, looks like all of these beasts together. To jest tak, jak gdyby wszystkie te bestie czy te zwierzęta były połączone razem. A combination of all of them. Kombinacja wszystkich ich razem. The same thing you find in Daniel 2. I tą samą rzecz odkrywamy w drugim rozdziale Daniela. There's the dream of Nebuchadnezzar. Bo tam jest ten sen Nebukadnezara. He had a dream. On miał sen. And he had a lot of astrologers and fortune tellers and miał wielu astrologów, takich przepowiadaczy przyszłości i tak dalej. And all kind of occult type of people. I całą rzeszę takich ludzi różnych typów okultystycznych. But he didn't trust them. Ale on im nie ufał. So he said, I had a dream. Mówi, ja miałem sen. It was really so impressive, so I want to know what the dream means. I to naprawdę wywarł na mnie takie wrażenie, że chcę wiedzieć, co ten sen dokładnie oznacza. And so they say, tell me the dream. I powiedział im, słuchajcie, wytłumaczcie mi ten sen. And then he says, no, you tell me the dream. Ale no i więc oni mówią, no dobrze, to opowiedz nam ten sen. A on mówi, nie, nie, to wy mi opowiedzcie ten sen. If you can tell me what I have dreamt, jeśli wy możecie powiedzieć, jak, co mi się śniło, then I know that you have some knowledge of unseen things. To wtedy dopiero uznam, że macie jakieś zrozumienie rzeczy, których nie można widzieć. And then explain the dream. Dopiero wtedy będziecie mogli mi ten sen wytłumaczyć. Well, nobody could. No ale nikt nie potrafił tego. There was only one. Ale był jeden. Daniel. To był właśnie Daniel. And Daniel says, this is the dream. I Daniel powiedział, miałeś taki sen. I serve a God, he says in verse 27. Daniel replied, no wise man, no enchanter, magician or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mystery. And he has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. And so he tells the dream. I wtedy on opowiada królowi ten sen. Verse 31. Werset 31. You looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous, dazzling statue, awesome in appearance. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask,
a straszny jego wygląd. The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie i stopy z żelaza, a po części z gliny. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. I patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Then the iron, the clay, the bronze, the silver and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. Wtedy rozsypało się na kawałki żelazo, glina, miedź i srebro i złoto, i to wszystko było jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się górą wielką i wypełnił całą ziemię. So the same thing. Ta sama rzecz. The whole statue stands on its feet. Cały ten posąg stał na swoich nogach. When it is struck at the feet, all the elements of all these empires that came one after another in the history finally are smashed. Kiedy ten kamień uderzył w nogi, to wszystkie te imperia, które były od początku historii, rozsypały się i przestały istnieć. So that final empire is a combination of all of them. Więc to ostateczne imperium jest kombinacją tych wszystkich poprzednich. It has all the main characteristics of these empires. Ma to i ostateczne imperium charakterystykę, czy cechy charakterystyczne tych wszystkich poprzednich imperiów. The Babylonian Empire. Na przykład Imperium Babilońskiego. Main characteristic, Nebuchadnezzar was absolute dictator. To, że Nabuchadnezar był całkowitym dyktatorem. He didn't have to consult with a parliament or with the general staff or with the law system. He was the law. On nie musiał się, że tak powiem, konsultować z jakimiś ministrami, czy z rządem, czy z parlamentem, czy z ugrupowaniem wojskowym, czy z prawnikami. On był prawem. After him there came the Medes and the Persians. Po nim przyszli Medowie i Persi. Their main characteristics was absolute law. Ich główną charakterystyką było takie absolutne prawo. We come across this empire in the book of Esther. I my z tym prawem spotykamy się na przykład z tym imperium spotykamy się w księdze Ester. There was a law that all the Jews would be killed on a certain day. Było prawo, że pewnego dnia wszyscy Żydzi zostaną zabici. And then Esther comes before the king and says, "Well, I'm Jewish too, so that means that I will be finished too." I nagle Ester pojawia się przed królem i mówi: słuchaj, ja jestem też Żydówką, a to oznacza, że ja też zostanę zabita. Then King Ahasuerus could not say, oh no, 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 I'm the king, I forbid it. I wtedy król Ahasuerus mógłby powiedzieć, o nie, nie, ponieważ ja jestem królem, zmieniam to prawo, bo nie chcę, żebyś była zabita. Nebuchadnezzar could have said that. Nabuchadnezar mógłby tak powiedzieć. But Ahasuerus could not say it. Nie, ale Ahasuerus nie mógłby tak powiedzieć. He was bound to the laws. Bo on był związany prawem. So the only thing he could do was issue another law. Więc to, co mógł zrobić, to ustanowić nowe prawo. That the Jews could defend themselves on that day. Żeby Żydzi mogli się tego konkretnego dnia bronić. So he issued a law.
Więc on ustanowił nowe prawo. In Holland there's still an expression in our language, a law of Medes and Persians. I w naszym kraju, w Holandii, mamy takie wyrażenie, które brzmi prawo Medów i Persów. Meaning a law you cannot change. To oznacza, że ponieważ jest jakieś prawo, nie możesz go zmienić. The next empire was the Greek empire, Alexander the Great. Imperium to było imperium greckie Aleksandra Wielkiego. What are the main characteristic of that empire? Jaka jest główna charakterystyka tego imperium? What do we owe the Greeks? Co zawdzięczamy Grekom? Democracy. Demokrację. Was invented by the Greeks. Ona została ustanowiona przez Greków. Science and technology. Naukę i technologię. When I was in high school, you had to learn the laws of Pythagoras. Kiedy ja byłem w szkole średniej, musieliśmy się nauczyć prawa Pitagorasa. With a triangle. To był taki trójkąt. This side square plus that side square equals that side square. Ta część do kwadratu dodać tą część do kwadratu równa się ta część do kwadratu. All the basic things of science and technology has been laid down by the Greeks. I to, co dzisiaj uważamy za podstawy nauki, to jest po prostu ustanowione wszystko przez Greków. What more? Co więcej? Beautiful architecture. Cudowna architektura. With these columns, etc. Z tymi pięknymi kolumnami i tak dalej. Beautiful art. Piękna sztuka. Olympic Games. Olimpiady. Meaning sports as entertainment for the whole nation. To znaczy sport jako przedstawienie, zabawienie całego narodu. To, what we owe to the Greeks is what we would call today Western civilization. To, co my zawdzięczamy Grekom, to to, jak dzisiaj to nazywamy, zachodnia cywilizacja. And in the Roman Empire. A potem przyszło Imperium Rzymskie. What was their main characteristic? A jaka była ich główna charakterystyka? Absolute military power. Całkowita władza wojskowa. Nobody could resist the Roman legions. Nikt nie mógł się oprzeć rzymskim legionom. This war machine rolled over the then world and conquered everyone. Ta maszyna wojenna, ta rzymska maszyna wojenna, ona przetaczała się po kolejnych państwach i podbijała każde kolejne państwo. But in a sense the Greeks conquered Rome. Ale w pewnym sensie Grecy podbili Rzymian. Of course, the Romans conquered Greece militarily and their whole empire. Oczywiście, że Rzymianie podbili Grecję militarnie, ziemię w niewolę. But they saw how highly developed their culture was. Ale oni docenili to, jak wysoko była rozwinięta ich kultura. So if you were a rich Roman and you wanted to have a good teacher for your children, you tried to buy a Greek slave. Więc kiedy byłeś rzymskim obywatelem, byłeś na tyle obdarzony środkami finansowymi, to chciałeś dla swoich dzieci kupić greckiego nauczyciela, greckiego niewolnika. To teach your children Greek philosophy, politics, democracy, good art, science and technology, train them for the sports, etc. Po to, żeby ten niewolnik nauczył twoich dzieci demokracji, kultury, nauki, sportu i wszystkiego innego. Now this final empire, this whole statue will stand on its feet, being together that final world empire. I teraz wyobraźcie sobie ten ostatni posąg, to ostatnie imperium, które jest skonsolidowane czy stworzone z tych wszystkich poprzednich i ich wysiłek, jaki oni są w stanie zrobić. With an absolute dictator on the top, the world leader. Z całkowitym przywództwem, takim dyktatorem na czele. Democratic system. Z tym systemem demokratycznym. Today the miracle word is democracy. Dzisiaj to słowo cudowne to jest demokracja. When there is this fighting in the Arab world, as long as it is democratic, we should respect it. I my dzisiaj mówimy tak, dopóki tam Arabowie ze sobą walczą,
tak długo, dopóki to jest demokratyczne, nie możemy się tam do nich wtrącać. Iron laws, like anti-discrimination laws. Takie, wiecie, żelazne, niełamane prawo, czyli takie przeciwdyskryminacyjne prawo. These are humanistic laws. To są wszystko humanistyczne prawa. You cannot say to another person that you're not good. Nie możesz powiedzieć drugiej osobie, że nie jesteś dobry. You're good as you are. Bo jesteś dobry na tyle, na ile jesteś dobry. If you're born homosexual, you're good. Jeśli urodziłeś się jako homoseksualista, to też jesteś dobry. That's what you are. To właśnie taki jesteś. So you have accept everyone as he is. A zatem musisz przyjąć wszystkich takimi, jakimi oni są. Well, what is our Christian message? A jaka jest nasze chrześcijańskie poselstwo? You're not good as you are. Że nie jesteś dobry taki, jaki jesteś. You're a sinner. Jesteś grzesznikiem. And you need Christ. Potrzebujesz Chrystusa. And you need salvation. Potrzebujesz zbawienia. So you have to convert. Więc musisz się nawrócić. You must be born again. Musisz się na nowo narodzić. That's against the anti-discrimination laws. To jest skierowane przeciwko temu prawu antydyskryminacyjnemu. You should accept human beings as basically good. Musisz przyjąć, że wszyscy ludzie są tak naprawdę dobrzy. So absolute laws. To są te absolutne prawa. The civilization of the Greeks. To jest ta cywilizacja Greków. And the military might of the Romans. I to ustanowienie w umyśle, że mamy potęgę jak Imperium Rzymskie. This final empire is a world empire. And their armies are invincible. One są niepokonywalne. Nigdy nie jesteś w stanie pokonać czy zwyciężyć ich. The whole thing will stand on its feet. Ta cała rzecz, ona będzie na zawsze stała na swoich mocnych nogach. And then it will be hit at its feet. Ale przyjdzie taki czas, że zostanie uderzona w swoje stopy. By the coming of the King of Kings and the Lord of Lords. Poprzez przyjście Pana Panów i Króla Królów. And he will grind to dust the whole thing. I on zmiażdży na pył, na proch te wszystkie imperia. The gold, the silver, the bronze, the iron and the porcelain, the baked clay. Czyli i to złoto, i srebro, i miedź, i żelazo, i glinę. And like chaff in the wind. I tak jak przy podmuchu wiatru rozwieje się, blown away. Zostanie to rozwiane. And the rock will fill the whole earth. I nagle ta skała wypełni cały świat. Then the kingdom will come. To wtedy przyjdzie królestwo. By the way, I said quickly that the seven epistles to the seven churches in the book of Revelations are by some also explained as describing certain phases in world church history. Ja powiedziałem wcześniej, że tych siedem listów do siedmiu kościołów w objawieniu to jest takie jak gdyby przekrojowo przez historię poselstwo do siedmiu typów kościołów. Now what is the name of the seventh church? Jakie jest imię siódmego kościoła? Laodicea. Laodicea. What does the word mean? A co to słowo oznacza? It has two parts. Laos, dike. Laos jedna część, dike druga. So the people decide. Ludzie decydują. It's the same word as democracy. To jest to samo słowo co demokracja. Demos, kratein. Czyli demos i kratein. The people rule. Ludzie panują. Power to the people. Władza dla ludzi. So even Christianity, the last picture of Christianity, adopts this whole humanistic idea. A zatem i nawet w chrześcijaństwie myśmy zaadoptowali taką ideę tego, że ludzie będą decydować czy rządzić. The religions of the world will respect one another and find themselves in these new values for mankind. I rządy światowe czy poszczególnych narodów będą się szanować i znajdą wartości w tym wszystkim. Israel really is
the final and last wake up call for the church. I dlatego Izrael jest takim ostatecznym zawołaniem, czy takim takim głosem do przebudzenia dla kościoła. You know, when you have in your hotel room, you can get a wake up call. Tak, wiesz, kiedy jesteś w hotelu i chcesz rano, żeby cię obudzili, to możesz zamówić sobie budzenie na rano. You're deep asleep. Głęboko sobie śpisz. But you ask the receptionist, please wake me at 6 o'clock. Ale dzwonisz dzień wcześniej do recepcji i prosisz, słuchajcie, obudźcie mnie o 6 rano. And then suddenly you wake up by this ring. I nagle, ponieważ dzwoni ten dzwonek, ty się budzisz. It's time for the church to wake up. I jest czas, żeby Kościół się obudził. The return of the Jewish people to the land is the final wake-up call for the church. I ten powrót Żydów do swojego kraju to jest ten jeden z ostatnich takich odgłosów do pobudki dla Kościoła. Church, do you understand what's happening? Kościele, czy rozumiesz, co się dzieje? Church, do you understand why I bring my people back to the land? Kościele, czy rozumiesz, dlaczego ja sprowadzam mój lud do tej ziemi? Church, do you know what will be next on the agenda? Kościele, czy wiesz, jakie następne wydarzenia są umieszczone w planie? Church, do you understand that you're running out of time of grace? Kościele, czy wiesz, że kończy się czas łaski? Wake up, church. Obudź się, Kościele. Otherwise, with all the rest of the religions and the rest of Christianity, you will simply move into this false religious system of the end times. Bo jeśli się nie obudzisz, to razem ze wszystkimi innymi i z tą częścią Kościoła, która nadal śpi, wejdziesz w taką aktywność religijną. So wake up. A zatem obudź się. Don't go along with all these ideologies and philosophies in the name of man that are developing in the world. I nie obudź się, abyś nie szedł dalej w tym kierunku tych różnych ideologii, które robią coś w imię człowieka. Serve God and serve Christ and stick to your Bibles. Służ Bogu, służ Chrystusowi i trzymaj się blisko Biblii. That's what the message is. Takie jest poselstwo. When the Bible speaks about the kingdom, kiedy Biblia mówi o królestwie, I will do it very quickly. To ja to zrobię bardzo szybko. I think basically all the texts, especially in the New Testament, but also in the Old Testament, can be put into 3 boxes. To jeśli wiedzielibyśmy każdy tekst biblijny, to możemy go włożyć do jednego z 3 różnych jak gdyby pudełek. First of all, what is a kingdom? Po pierwsze, co to jest królestwo? Holland is still a kingdom. Holandia jest na przykład cały czas królestwem. The king has little power. Król ma małą władzę. But he has to sign the laws, etc. Ale on podpisuje czasami jakieś ustawy, prawo i tak dalej. A kingdom is where the king has his power. Królestwo to jest miejsce, gdzie król egzekwuje swoją władzę. Where his kingly authority is functioning. Gdzie jego królewska władza funkcjonuje. Secondly, the kingdom ends at certain borders. Po drugie, królestwo, ono jest otoczone pewnymi granicami. Our king rules till the borders of Germany and Belgium. Nasz król panuje tak daleko, dopóki jest granica z Belgią i z Niemcami. Not in Germany, nor in Belgium. Also not in England. Ale nasz król nie panuje ani w Niemczech, ani w Belgii, ani w Anglii. So a kingdom is where the rule of the king is effective and it is the area where he rules, where his kingly authority is effective. Zatem królestwo to jest miejsce, gdzie król w efektywny sposób posługuje się swoją władzą i to jest miejsce, które jest ogrodzone pewnymi granicami. When Jesus came to Israel for the first time, kiedy Jezus po raz pierwszy przyszedł do Izraela, both he and John the Baptist said, "Repent, because the kingdom is right at hand." To zarówno on, jak i wcześniej Jan Chrzciciel mówili: "Pokutujcie, bo królestwo się przybliżyło." Because the king himself was present in Israel. Dlatego, że sam król był obecny w Izraelu.
And during his life, he showed the signs of the kingdom. I w czasie jego życia on pokazywał znaki tego królestwa. Now what are signs of the kingdom? Czym są znaki królestwa? Signs point towards something. Znaki zawsze wskazują na coś. It's not the kingdom yet. But it's a sign of what the kingdom will be like when it comes. To te znaki wskazują nie na to, jakie czy gdzie jest królestwo, ale jakie ono będzie, kiedy przyjdzie. The signs are like pockets of light in a surrounding darkness. To jest tak jakby takie światło latarki kieszonkowej, która świeci tylko w danym miejscu. Now what were these signs? Jakie to były znaki? Jesus forgave sins. Jezus przebaczał grzechy. And they said, only God can forgive sins. A oni mówili, no ale przecież tylko Bóg może przebaczać grzechy. Who are you? Kim jesteś? Jesus cast out demons. Jezus wypędzał demony. And he says, if you see that I, by the finger of God, cast out demons, you must understand that the kingdom is present here. I on potem im tłumaczył, jeśli wy widzicie, że ja wypędzam demony, to musicie być świadomi, że królestwo jest tutaj. Jesus fed the hungry. Jezus karmił głodnych. He took 5 loaves and 2 fishes and started to break and break and break and fed thousands of people. Jezus wziął 5 chlebków i 2 ryby, łamał i rozdawał i nakarmił w ten sposób 5000 ludzi. You saw matter being created under his hands. Widzicie, jak pewne rzeczy tworzyły się, kiedy on je brał w ręce. There were even 12 buckets of leftovers. Nawet 12 koszy takich zostawków, czy resztek zostało. Jesus healed the sick. Jezus uzdrawiał chorych. One day he took dust from the ground. Jednego dnia on wziął taki proch z ziemi, a spittle from his mouth, trochę śliny ze swoich ust, and made a kind of mud, zrobił takie błoto w rękach, and put it on what I believe are the empty sockets of the man born blind. I on włożył to, co ja wierzę, w taką pustą gałkę oczną tego ślepego człowieka. This man didn't have just an eye disease. On nie miał tylko choroby oka. He had a birth defect. Ale on miał taki defekt z urodzenia. He was born without eyeballs in the sockets. On w oczodole nie miał gałki ocznej. And Jesus created the eye. Jezus stworzył oko. And the Jews must immediately have thought about the first pages of the Bible. I natychmiast Żydzi pomyśleli o pierwszych stronach Biblii. How God from the dust of the earth created man. Jak Bóg z prochu ziemi stworzył pierwszego człowieka. Jesus controlled the laws of nature. Dlatego, że Jezus kontrolował prawa natury. He said when he woke up to the wind and to the waves, silent, be still. I on, kiedy powstawał i przemawiał do wiatru czy do burzy, do fal, mówił, uciszcie się. And the storm lay down and the waves became calm. Burza się skończyła, fale się uspokoiły. And they said, who is this? I pytali się, kim on jest? That even the wind and the waves have to obey him. Że nawet wiatr i fale są mu posłuszne. Jesus played with the laws of nature. Jezus jak gdyby bawił się prawami przyrody. He walked on water. On chodził po wodzie. And then Peter says, can I do the same? I Piotr się go zapytał, czy ja mogę zrobić to samo? And Jesus says, come. A Jezus powiedział, no chodź. Jesus rose people from the dead. Jezus wzbudzał ludzi z martwych. Lazarus. Łazarzu. Was dead for 4 days. Łazarz był od 4 dni w grobie. There was already a stench of decaying body. Smród już dochodził z tego grobu. And like in the beginning, he just spoke the word. I tak jak na początku, on wypowiedział tylko jedno słowo: Łazarzu, wyjdź. This is how the kingdom will look like. Właśnie w taki sposób będzie wyglądało królestwo. These are signs of the kingdom. Bo to są znaki królestwa. But
but they only took place in Israel. Ale jedynie umieszczonego w Izraelu. Because Jesus never went outside of Israel. Dlatego, że Jezus nigdy nie poszedł poza Izrael. A lot of texts about the kingdom can be put in this first part of the kingdom, the first box, if you like. I wiele wersetów na temat, czy tekstów odnośnie Królestwa możemy właśnie do tego pierwszego pudełka włożyć. Box 2. Pudełko numer 2. When Jesus understands that the time has come to return to the Father. Kiedy Jezus uświadomił sobie, że nadszedł czas, aby wrócić do Ojca, he says, I will pray the Father to send the Holy Spirit. To on powiedział, będę modlił się do Ojca, żeby posłał Ducha Świętego. And then I will do the same signs of the kingdom. I wtedy poprzez niego dokonam tych samych znaków Królestwa. Through you, przez ciebie, by the power of the Holy Spirit, w mocy Ducha Świętego. And therefore I want you, my Jewish friends, to go into the whole world, to all the nations. I dlatego chcę, abyście wy, moi przyjaciele żydowscy, poszli do wszystkich narodów. To show the nations, the Gentile nations, what the kingdom one day will be. Abyście pokazali tym narodom pogańskim, czym będzie kiedyś królestwo. And not just in Israel. I no nie tylko w Izraelu, but worldwide. Ale na całym świecie. And for 2000 years these signs and wonders have followed the preaching of the gospel of the kingdom. I od 2000 lat znaki i cuda towarzyszą tym, którzy wypełniają to poselstwo. It starts already immediately in the book of Acts. To już się rozpoczęło na samym początku, w Dziejów Apostolskich. A lame man is healed. Chromy człowiek został uzdrowiony. There was this guy who fell out the window and broke his neck. Był ten facet, pamiętacie, który wypadł z drugiego piętra przez okno i złamał sobie kark. Because Paul preached a little bit too long. Dlatego, że Paweł no, trochę przeciągnął swoje kazanie, za długo zwiastował. We preachers sometimes do that. My, kaznodzieje, czasami to robimy. And he fell asleep. I on zasnął. And fell out of the window. No i po prostu spadł, bo siedział na parapecie i wypadł z okna. And Paul brings him back. A Paweł przywrócił go z powrotem do życia. He's bitten by a snake. Pamiętacie, jak został ugryziony przez węża? He shakes it off in the fire. Strząsnął go do ognia. No harm whatsoever. Nie miał żadnego urazu, nic. So for 2000 years the signs of the kingdom have followed the preaching of the gospel of the kingdom around the world. A zatem od 2000 lat znaki i cuda podążają za tymi, którzy zwiastują Ewangelię Jego Królestwa. Not yet the kingdom. Te znaki Królestwa, które nie jest jeszcze tym ostatecznym Królestwem. But signs of the kingdom. Ale to są znaki Królestwa. Pockets of light in a still surrounding darkness. To jest tak jakby strumień światła z latarki w pomieszczeniu, gdzie reszta jest wypełniona jeszcze ciemnością. Acts of love and of righteousness and justice. Takie posługi miłosierdzia, posługi sprawiedliwości, akty miłości. Compassion with other people. Albo na przykład współczucia w stosunku do innych ludzi. Feeding the hungry. Na przykład karmienie głodnych. Building hospitals. Budowania szpitali. Taking care of people. Troszczenia się o innych. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa. Signs of the kingdom. To są wszystko znaki Królestwa w całym świecie. And the third phase of the kingdom, the third box, i ta trzecie pudełko, czy ta trzecia faza Królestwa, is when the king himself again will be on planet Earth. To jest wtedy, kiedy ten sam król we własnej osobie pojawi się w tym Królestwie. And then from Jerusalem peace will fill the earth. A wtedy, począwszy od Jerozolimy, pokój wypełni całą ziemię. And maybe that last box has a kind of middle wall. Może w tym ostatnim pudełku jest jakaś taka przegroda w środku. W
First the resurrection of the righteous. Tam będzie to pierwsze zmartwychwstanie sprawiedliwych. And the kingdom that John says will last for 1,000 years. I to królestwo będzie trwało przez 1,000 lat. The kingdom of peace and justice for all the nations. Królestwo tego pokoju, sprawiedliwości dla wszystkich narodów. Where he will rule them with an iron fist. Gdzie on będzie sprawował władzę, używając żelaznej pięści. With changes in nature. Gdzie nastąpi zmiana w naturze, w przyrodzie. The prophet says, if you die in that phase of the kingdom, being 100 years old, you are considered to be a very young man. Że, bo on zmieni tam naturę rzeczy, bo pismo mówi, że jeśli ktoś wtedy umrze w wieku 100 lat, to niech poczytuje to sobie, że umarł jako prawie, że taki no niemowlacze. The age of people will be like the age of trees. Wiek ludzi będzie jak wiek drzew. Yes, there is still death. Tak, wciąż będzie tam śmierć. But the kingdom will be the kingdom of peace and justice. Ale to będzie królestwo pokoju i sprawiedliwości. He will be in control. On będzie w kontroli. No tsunamis. Nie będzie tsunami. No hunger. Nie będzie głodu. No war. Żadnej wojny. Very old ages. Wszyscy w takim podeszłym wieku. Remember the first phase after paradise. Pamiętacie pierwszą fazę po ogrodzie Eden? And before the flood. Nim nasz przyszła powódź. Very old ages. Ludzie dożywali wielkich lat. I think Methuselah was 968 or 86 or something. Methuselah był coś koło 970 czy 60 parę lat. So maybe a kind of mirror image of that phase. Więc może to będzie takie odbicie lustrzane tego wieku. But after that, the renewal of all things. Ale później nastąpi odnowienie wszech rzeczy. So that ultimately the whole of creation will radiate of everlasting life. I w końcu całe stworzenie będzie odzwierciedlać życie wieczne. We'll see. Zobaczymy. Jesus said, from the moment he comes and sits on the throne of his father David and rules among Jacob, of his kingdom there shall be no end. It will go. Bo tak jak powiedział Gabriel, kiedy on przyjdzie i zasiądzie na tronie Dawida, to jego królestwo nie będzie końca. So the return of the Jews to the promised land is. A zatem powrót Żydów do ziemi obiecanej. Is the greatest sign of hope the world has ever seen. To jest jeden z największych znaków nadziei, jaki świat kiedykolwiek widział. We're heading forward towards the kingdom. Bo my zmierzamy i przybliżamy się do królestwa. God has started the process already. Bóg już rozpoczął ten proces przygotowawczy. Yes, we have to face some bad weather first. Najpierw musimy tą złą pogodę pokonać. Antichrist and everything, that final empire. Antychrysta i tak dalej. But it will be short-lived. Ale to będzie krótki odcinek. And then the kingdom will come. I wtedy nadejdzie królestwo. He who overcomes. Ten, który zwycięży. And does my will to the end. I będzie czynił wolę moją do końca. I will give authority. Temu dam władzę nad narodami. Just as I have received from my father. W taki sam sposób, jak ja otrzymałem tą władzę od mojego Ojca. If you know Jesus, jeśli znasz Jezusa, you have everything. Masz wszystko. If you don't have Jesus, ale jeśli nie masz Jezusa, you have nothing. Nie masz nic. You can have a million in the bank, but you have nothing. Może masz milion na koncie bankowym, ale tak naprawdę nie masz nic. So stick to Jesus. A zatem trzymaj się Jezusa. Surrender all to him. Poddaj wszystko Jemu. Serve him all the days of your life. Służ Mu przez wszystkie dni Twojego życia. So that we all may hear it from his lips. Żebyśmy każdy mogli usłyszeć z Jego ust. Well done, brother. Dobrze zrobiłeś, bracie. Well done, sister. Dobrze zrobiłaś, siostro. I've put you in charge over small things. Postawiłem Cię w odpowiedzialności nad małymi rzeczami. I didn't ask much of you. Niewiele od Ciebie wymagałem. But you have been faithful. Ale byłeś wierny. Now I will put you in charge over many things. Ale teraz ustanowię Cię odpowiedzialnym nad wieloma rzeczami. Come into the feast of your Lord.
przyjdź na imprezę Twojego Pana, która będzie trwać na wieki i na zawsze, w Jego Królestwie, którego nie będzie końca. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.